Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewelina Sowar-Andrzejewska, jestem dyrektorem dilera Fiata Autosewa w Sieradzu. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na przedpremierowy pokaz Fiata Tipo i Tipo Station Wagon. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we wtorek 15 listopada w godzinach 14:20 oraz w środę 16 listopada w godzinach 8:20. Poznajcie Państwo te wyjątkowe modele jeszcze przed ich oficjalnym debiutem. Zapraszam. Ośrodek Szkolenia Kierowców PKS Sieradz oferuje kursy prawa jazdy kategorii B, C, D i C plus E. Prowadzimy także szkolenia dla kierowców zawodowych, szkolenia okresowe i kursy kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej. Uwaga! Egzamin na kategorię D WORD Sieradz przeprowadza naszym autokarem szkoleniowym Autosan Lider. Wysoka zdawalność egzaminów na prawo jazdy oraz zadowolenie naszych kursantów z przeprowadzonych kursów świadczą o wysokim poziomie szkolenia oraz wygodnych i promocyjnych warunkach odpłatności za szkolenia. Zapraszamy do ośrodka ulica Wojska Polskiego 63 Zajezdnia lub do biura na dworcu PKS. Telefon 43 826 63 21 lub 508 062 911. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Karolina Mizerska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Sieradzkiej TV Media. Dziś zobaczą Państwo sieradzkie obchody Dnia Niepodległości z biegiem w tle. 11 listopada 1918 rok jest niewątpliwie jedną z najważniejszych symbolicznych dat w naszej historii. Ognisko patriotyzmu w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu. Wróciliśmy do tego, by zaznaczyć ten dzień niepodległościowy. Cukrzyca chorobą XXI wieku. Cukrzyca jest schorzeniem, które objawia się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Chrzest Polski w sztuce ludowej 2016. Prace musiały swą formą nawiązywać do tradycyjnych wzorów sieradzkiej kultury ludowej. Hodowcy gołębi pocztowych zakończyli sezon lotowy 2016. Samo to, że one wracają do nas, do hodowców, do swoich gołębników, to już jest bardzo dużo. Jak co roku, dzień 11 listopada obchodzony był w Sieradzu bardzo uroczyście. Tym razem główne obchody odbyły się przy pomniku poległym za ojczyznę. Sieradzkie obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła msza święta w kolegiacie. Stamtąd wszyscy uczestnicy w towarzystwie kompanii honorowej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Miejskiej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu przemaszerowali na ulicę Kościuszki pod pomnik poległym za ojczyznę, gdzie w tym roku odbyły się główne uroczystości.
okolicznościowym przemówieniem wystąpił starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Data 11 listopada 1918 rok jest niewątpliwie jedną z najważniejszych symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków, urodzonych i wychowanych pod zaborami, w końcu się ziściły. Polska była wolna i niepodległa. Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość ojczyzny odkupili własną krwią, a czasem nawet życiem. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 maja, bohaterom insurekcji kościuszkowskiej, żołnierzom doby napoleońskiej i powstań narodowych listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowo-wyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku. Następnie odczytano apel pamięci, a kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oddała salwę honorową. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Do salwy honorowej! Trzema ładu! Salwą! Salwą! Ładu! Salwą! Salwą! Ładu! Salwą! Salwą! Pod pomnikiem poszczególne delegacje parlamentarzystów, kombatantów, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, organizacji społecznych i politycznych, służb mundurowych oraz młodzież szkolna złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Po raz szósty już po zakończonych uroczystościach sieradzka młodzież wraz z nauczycielami wzięła udział w biegu niepodległościowym, by uczcić pamięć bohaterów walk o niepodległość 1918 roku. Na trasie znajdowały się pomniki i obeliski upamiętniające ważne wydarzenia w historii miasta i kraju. Bieg zakończono pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo pod Grunwaldem, który znajduje się w pobliżu skansenu i wzgórza zamkowego. No, w sumie bardzo dobrze. Trasa nie była długa. Wszyscy dali radę. Bardzo dobrze. A pierwszy raz w tym biegu, czy po raz kolejny? Nie, ja już drugi raz biegam. Mhm. Fajna tradycja, tak pobiegać w Dzień Niepodległości? Tak, bardzo fajnie. Wszyscy biją brawo, wszyscy dopingują. Fajna atmosfera. Bardzo fajnie, naprawdę. Ja tak samo uważam, że bardzo fajna trasa i bardzo mi się ogólnie podobało. Bardzo dobrze, bardzo fajna atmosfera, mili ludzie. Bieg no, niezbyt wymagający, dystans w miarę, w porządku, do przebiegnięcia dla wszystkich. Jak w ogóle oceniasz taki właśnie sposób uczczenia Dnia Niepodległości tutaj polskiego właśnie na sportowo? Myślę, że to jest bardzo fajny sposób, ponieważ możemy pokazać nasz patriotyzm aktywnie. Że nie tylko bierny w domu, na przykład przed telewizorem oglądając jakieś relacje z tych właśnie pochodów wszystkich, ale możemy sami wziąć w tym udział. Bieg niepodległościowy to także żywa lekcja historii. Starosta powiatowy przed pomnikiem Witosa udzielił wam naszej lekcji na temat cudu nad Wisłą i w jaki właśnie Witos brał udział w tym. Myślę, że to było bardzo fajne, ponieważ mogliśmy też się czegoś dowiedzieć, nie tylko aktywność, ale też wiedza. To jest, oprócz samego biegu, to jest nauka historii, bo jakby nie było przy każdym pomniku, to młodzież się zatrzymuje, które są tutaj na terenie miasta Sieradza, pomniki historyczne, chociażby kilka słów, złożenie kwiatów, zapalenie znicza i to jest naprawdę taki wymiar mocno patriotyczny. W szóstym sieradzkim biegu niepodległościowym wzięło udział około 70 osób. Wojenko, wojenko, pieśń Szarych Szeregów, te i wiele innych utworów o charakterze patriotycznym można było odśpiewać z uczniami zespołu szkół katolickich w Sieradzu w kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ognisko patriotyzmu to już tradycja zespołu szkół katolickich w Sieradzu. Co roku 11 listopada w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przed placówką rozpalone zostaje ognisko. Ponieważ uznajemy wychowanie w duchu chrześcijańskim, patriotycznym, ukochanie ojczyzny. Powróciliśmy do tego, by zaznaczyć ten dzień niepodległościowy w jakiś sposób szczególny. No i zrodziło się to, żeby zrobić ognisko, przy ognisku śpiewać pieśni patriotyczne.
żeby razem starsi łączyli się z dziećmi i w ten sposób upamiętnić to, co dla nas jest tak wartościowe i ważne. W tym roku również nie zabrakło ogniska, choć tylko symbolicznego, bo ze względu na warunki atmosferyczne śpiewanie pieśni patriotycznych odbyło się pod dachem szkoły. To jest taka tradycja niepisana, że rok rocznie, czy pada, czy śnieg, czy deszcz, czy słońce świeci, to jednak gromadzimy się na tym placu i to już kilka razy z kolei. Spotkanie co roku organizowane jest w ramach ogólnopolskiej akcji Ogniska Patriotyzmu, na których dzieci, młodzież, rodzice i mieszkańcy przypominają utwory o odwadze, honorze i miłości do ojczyzny. Czternastego listopada przypada Światowy Dzień Cukrzycy, ustanowiony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny Frederica Bantiniego. Ta przewlekła choroba dotyka niestety coraz większej części naszego społeczeństwa. Dlatego zapraszam do obejrzenia materiału poświęconego profilaktyce, objawom i leczeniu cukrzycy. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Cierpi na nią ponad 2,5 miliona Polaków. Ta choroba to problem całego społeczeństwa, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W Sieradzu organizacją, która wspiera i pomaga w walce z cukrzycą, jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Liczy ono około 500 członków. Stowarzyszenie prowadzi również szeroką profilaktykę wśród młodzieży. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków istnieje już 30 lat obchodziliśmy w ubiegłym roku. Grupa inicjatywna zebrała się ludzi chorych na cukrzycę, podjęli taką decyzję i zostało to utworzone najpierw w Sieradzu, później w poszczególnych powiatach, na przykład Zduńska Wola, Wieluń, Wieruszów oraz gminy Wróblew, Błaszki, którzy podlegają pod oddział rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sieradzu. I można u nas mierzyć i na Alei Pokoju, i na Kościuszki pomiar glikemii, cukru. Każdy, kto będzie chciał, nieodpłatnie oczywiście, zmierzyć sobie poziom ciśnienia. Takimi usługami tutaj możemy i robimy takie imprezy ogólnie, miasto czy starostwo, czy w gminach takie badania przeprowadzamy przy uroczystościach państwowych, czy innych takie pomiary. Mamy na to zezwolenie, mamy przeszkolone osoby, które mogą to dokonywać. Chcemy poinformować, że jeżeli nasze stowarzyszenie prowadzi zapisy, jeżeli ktoś jest chętny, na turnusy rehabilitacyjne organizujemy wycieczki i za granicę, i tutaj w kraju. Mamy częściowo dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Także zapraszamy do nas, wszystkie informacje udzielimy, które tutaj mamy dyżury w poniedziałki, w czwartki od 10 do godziny 12, 13 jak jest więcej. Pokój numer 10, Aleja Pokoju 11C. I na ulicy Kościuszki 5.
poniedziałki i w piątki od godziny 11 do 13. Zapraszamy. Województwo łódzkie jest drugim województwem pośląskim, gdzie problem z cukrzycą jest tak wielki. Ponad 131 tysięcy mieszkańców łódzkiego to chorzy na cukrzycę. Skąd tak duży problem wśród społeczeństwa? Tutaj rodzi się pytanie, czy cukrzyca to epidemia? Wygląda na to, że rzeczywiście tak jest, ponieważ statystyki z roku na rok są coraz mniej optymistyczne. To znaczy rzeczywiście jest dużo zachorowań, my to też obserwujemy i w oddziale, i w poradni, że nowych zachorowań jest rzeczywiście z każdym rokiem coraz więcej. Myślę, że ten problem wiąże się po pierwsze z coraz wyższym wiekiem naszych mieszkańców, naszego województwa i niestety z otyłością, która narasta, nadwagą i otyłością, że są to główne przyczyny właśnie większej zapadalności na cukrzycę. Przede wszystkim zaczyna się to od młodzieży. Chcę poinformować, że takie z Urzędem Miasta podjęliśmy decyzję, że w szkołach gimnazjalnych robimy badania cukru co roku pierwszoklasistów. Taka profilaktyka i to bardzo dobrze to sprzyja i prowadzimy szkolenie i przy okazji badamy cukier uczniom pierwszych klas zawsze co roku jesienią. I tu już wykazuje, znajdujemy takie przykłady, że dzieci niektóre nie wiedzą, a są, wynajdujemy, że chorzy na cukrzycę. Czym właściwie jest cukrzyca i jakie są jej postacie? Cukrzyca jest schorzeniem, które objawia się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Są dwa główne typy cukrzycy. Cukrzyca typu drugiego, która jest to prawie 90% wszystkich pacjentów, to właśnie cukrzyca typu drugiego. I znacznie rzadziej występuje cukrzyca typu pierwszego, głównie u osób troszkę młodszych. I niestety obydwa typy cukrzycy występują coraz częściej. Problem cukrzycy z reguły dotyczy osób dorosłych, ale coraz częściej diagnozuje się ją u dzieci i młodzieży. Cukrzyca XXI wieku, która wchodzi w młodzieży, przyczyny brak ruchu, brak sportu i te jedzenia, które były w tych kioskach sklepowych, które staraliśmy się i do starostwa powiatu sieradzkiego na ziemi sieradzkiej, ażeby to częściowo zlikwidować, a wprowadzić naturalne soki, naturalne kanapki, żeby młodzież mogła się odżywiać. Na cukrzycę typu drugiego, która występuje częściej, narażone są osoby właśnie starsze, osoby z nadwagą i otyłością oraz te, które prowadzą mało aktywny tryb życia, czyli z małą ilością ruchu i oczywiście te, które spożywają zbyt dużą ilość kalorii. Cukrzyca to choroba podstępna, nieleczona niesie ze sobą poważne powikłania. Powikłania te dotyczą właściwie wszystkich narządów, przede wszystkim układu krążenia, układu nerwowego, wzroku, nerek. Na przykład może cukrzyca nieleczona prowadzi do amputacji kończyn, więc te powikłania są rzeczywiście bardzo poważne. Dlatego jej objawów nie powinniśmy bagatelizować. Często cukrzyca występuje bezobjawowo, natomiast takie typowe objawy cukrzycy to zmęczenie, spadek masy ciała, nadmierna potrzeba spożywania dużej ilości płynów oraz potrzeba oddawania dużej ilości moczu w ciągu doby. Często zdarzają się infekcje, które się trudniej goją. Mogą to być zmiany na skórze, mogą to być infekcje w drogach moczowych bądź w drogach oddechowych. Aby zbadać poziom glukozy, czyli cukru we krwi, potrzebne jest krótkie badanie. Leczenie cukrzycy należy do kompleksowych, jednak przy obu jej typach istotnym elementem jest zmiana nawyków żywieniowych. Leczenie cukrzycy może polegać wyłącznie na stosowaniu diety. Są pacjenci, którzy są leczeni tabletkami oraz tacy, którzy muszą przyjmować insulinę. W codziennym życiu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, które pomogą ustrzec nas przed cukrzycą. Przede wszystkim od jak najwcześniejszych lat należałoby stosować tak zwaną zdrową dietę oraz aktywny wysiłek fizyczny, czyli przede wszystkim dużą ilość marszu w ciągu tygodnia, jazda rowerem czy też korzystanie z pływalni. To są to takie najzdrowsze sposoby na nieobciążający ruch u osoby, która na przykład wcześniej nie była aktywna. Ostatnio coraz więcej wątpliwości budzi stwierdzenie, czy cukrzyca jest chorobą dziedziczną. Jest wiele genów, które odpowiadają za występowanie cukrzycy.
większą szansę na zachorowanie mają ci ludzie, u których w rodzinie już na przykład rodzice czy rodzeństwo mają cukrzycę i w różnym stopniu to zależy od występuje w cukrzycy czy typu pierwszego, czy typu drugiego. Różna ilość genów i jest to jeszcze nie do końca zbadane, ile tych genów jest. Prawdą jest, że w dzisiejszych czasach z cukrzycą można żyć, jednak jak mówi stare przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętajmy więc o podstawowych zasadach aktywności fizycznej, prawidłowym odżywianiu i okresowych badaniach sprawdzających poziom cukru we krwi. To z pewnością uchroni nas przed ryzykiem zachorowania na tę chorobę. Chrzest Polski w różnorodnych technikach sztuki ludowej możemy podziwiać w Sieradzkim Muzeum Okręgowym. Prace artystów są efektem konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza. W roku 1050. rocznicy Chrztu Polski Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza wraz z Muzeum Okręgowym w Sieradzu ogłosili konkurs skierowany do twórców ludowych z naszego regionu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie prac, w których były takie dwie ważne rzeczy. Punkt pierwszy, żeby prace oczywiście nawiązywały do tematyki owego wydarzenia historycznego, czyli Chrztu Polski, a punkt drugi, bardzo też istotny, czyli prace musiały swą formą nawiązywać do tradycyjnych wzorów sieradzkiej kultury ludowej. Do rywalizacji początkowo zgłosiło się 25 osób, jednak ze względu na trudny temat, jakim był Chrzest Polski, w ostatecznym rozrachunku oceniano pracę 13 twórców. W Muzeum Okręgowym otworzono wystawę pokonkursową oraz podsumowano wyniki. Ponieważ prac było tak mało, więc uznaliśmy, że nie będziemy dzielili na poszczególne kategorie, tylko po prostu mając oczywiście świadomość, że trudno jest porównywać poszczególne dziedziny sztuki, no trudno jest porównywać, nie wiem, rzeźbę z haftem, a wycinankę z koronką, ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się, że potraktujemy to zbiorczo. No i przyznaliśmy nagrody, z tym, że ponieważ były różne dziedziny, więc mamy też sytuację taką, że po prostu nie mamy jednej nagrody, pierwszych nagród jest więcej, nagród pierwszych, drugich, trzecich, chociaż postanowiliśmy przyznać w jednym wypadku tak zwane Grand Prix, no tu ewidentnie prace były najlepsze. Nagrodę Grand Prix przyznano pani Kazimierze Balcerzak za grupę trzech wycinanek. No jedna wycinanka to najmniej 2 dni, 3 dni, to w zależności od wycinanki. Chrzest Polski trudny temat? Bardzo trudny. Bardzo trudny, trzeba było szukać, no bo nie wiadomo jak to pomyśleć, jak to ująć, nie, ten chrzest. No nam internet trochę pomógł, wiadomo, jak we wszystkim. Ale udało się, Grand Prix, pierwsza nagroda. Spodziewała się pani takiego wyróżnienia? Nie. Mamy tutaj dobrych twórców. Naprawdę byłam zaskoczona tym, no i mile zdziwiona, nie, że to ja. Cieszę się, że się podoba. Pani wycinanki znane są od lat. Proszę nam przybliżyć, od jak dawno już pani zajmuje się wycinankami? No, wycinanką to się tak z 15 lat już. Tylko, że ja wycinam dla potrzeb. Tylko na konkurs, bądź na wyjazd, bo wyjeżdżam dużo, jeżdżę po Polsce. Także jak mi jest potrzeba, to wycinam. No a teraz to rzeczywiście. Ale ja już wycinam. Miałam wystawę tu w CIK-u, wystawę taką bożonarodzeniową. I też właśnie podobne były wycinanki, tylko takie troszeczkę skromniejsze. No tutaj to już troszkę... One pozostały w tradycji ludowej, bo wiadomo jaka nasza wycinanka sieradzka jest, tak jak właśnie pokazana jest, no a w środku. I żeby to się trzymało, to pozostawiałam, żeby to się trzymało ten środek tej góry i wszystko. Trzy równorzędne nagrody pierwsze otrzymali Aleksandra Adamas za pracę z dziedziny haptu i wycinanek, Józef Bogusławski za pracę z dziedziny rzeźby oraz Grażyna Kwapisz za pracę z dziedziny haftu.
Hodowcy gołębi pocztowych zakończyli sezon lotowy 2016. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć pucharów i dyplomów dla najlepszych. Spotkanie kończące sezon lotowy 2016 zorganizował zarząd oddziału Sieradz II Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, który obecnie liczy 127 członków. Jest to pewna możliwość spotkania się wszystkich osób różnych profesji, poczynając od osób, od rolników, poprzez pracowników, poprzez profesorów uczelni, poprzez posłów, senatorów mamy w swoim gronie, a wszyscy tam znajdują takie wspólne swoje zainteresowanie. Myślę, że jest to taka przyjemność spędzania wspólnie czasu z naturą trochę i przyjemność przeżywania tego, kiedy te gołębie są wychowywane od małego poprzez poszczególne lata i taka rywalizacja trochę sportowa, te gołębie, które wracają w zawodach sportowych do domu. Jak mówią hodowcy gołębi pocztowych, miłość do tych ptaków przekazały im poprzednie pokolenia. To już takie hobby było rodzinne i to przejąłem po chrzestnym, ze strony mamy, nie? Tam po prostu bracia mamy i rodzeństwo się zajmowało gołębiami i chyba to tam w rodzinie gdzieś zostało. To historia bardzo, bardzo długa już. Do związku wstąpiłem w 1988 roku, a więc już wiele, wiele lat temu. No gdzieś takie zamiłowanie, trochę wyprowadzone z domu, trochę podpatrzone. No takie oderwanie się od tej rzeczywistości stałej, a no powiedzmy takie zajęcie zupełnie inne, a wciągające bardzo. No ja akurat wywodzę się z rodziny typowo właśnie gołębiarskiej. Hodował gołąbki mój tata, dziadek, także pradziadek. Także przeszło to z pokolenia na pokolenie. Hodowcami byli także moi wujkowie, także można powiedzieć wyssane to zostało z pokolenia na pokolenie. No i tak kontynuuję tą tradycję razem wspólnie z tatą Andrzejem. Lotujemy właśnie w oddziale Sieradz II. A co takiego jest w gołębiach pocztowych, że mają tylu miłośników? Samo to, że one wracają do nas, do hodowców, do swoich gołębników, to już jest bardzo dużo i to jest taki, że tak powiem, atut, który dominuje hodowcom gołębi pocztowych, no bo nie tylko, bo są i gołębie ozdobne i niektórzy hodują gołębie ze względu na to, że im się podobają barwa, kształt tego gołębia, natomiast gołębie pocztowe to głównie chodzi o to, że powrotnolotność, czyli one potrafią pokonywać po 1000 kilometrów w ciągu jednego dnia i to główno jest taką atrybutem, który przyciąga hodowców do tego, żeby, tak jak mówię, niektórzy się zajmują rybami, tam łowieniem ryb, inni malarstwem, my gołębiami. Wśród hodowców gołębi pocztowych coraz bardziej popularna staje się hodowla poprzez tak zwany wspólny gołębnik. No jest to taka dość nowość na naszym tutaj rynku. Jestem organizatorem takiego wspólnego gołębnika, WG Polska się nazywa. Jest to taka troszkę inna forma, że tak powiem, rozrywki tutaj w naszym sporcie, bo o ile rywalizując tutaj w oddziale Sieradz rywalizujemy ze swoich gołębników, o tyle wspólny gołębnik polega na tym, że gołąbki dostarczane są do jednego pomieszczenia, prowadzone jednakowo, tak jak przeze mnie i przez mojego tatę, wracają w jedno miejsce, mają podobne, że tak powiem, warunki prowadzenia i w jedno miejsce, że tak powiem, się udają, bo oddział Sieradz jest rozciągnięty w kilometrach dość szeroko i różnie czasem wiatr pomoże, przeszkodzi. Tutaj nie ma mowy o tym i wygląda to w ten sposób, że hodowcy odchowują u siebie gołąbki młode i gdy przychodzi okres, kiedy trzeba zabrać te gołąbki od rodziców, wtedy one są dostarczane nam na ten wspólny gołębnik i wówczas opłacając tak zwane wpisowe, te gołąbki przechodzą na czas mistrzostw na naszą własność. My opiekujemy się nimi, zapewniamy im żywienie, suplementację, treningi i walczą wówczas o nagrody dla swoich tych uczestników, tych pierwotnych właścicieli. W trakcie spotkania wręczono dyplomy i puchary dla najlepszych hodowców gołębi pocztowych. Dyplomy i puchary są za pracę, za ciężką pracę, bo to się tak wydaje, że lotowanie gołębiami to jest takie proste, a to jest jednak, wie pani, ciężka praca i nie każdemu przyjdzie później odbierać takie puchary i dyplomy. Także to jest za cały rok naprawdę ciężkiej pracy. W roku 2016 odbyło się 15 lotów. W kategorii A lotów od 100 do 400 km oraz w kategorii B lotów od 300 do 600 km tytuł mistrza otrzymał Sławomir Stępnik. W kategorii C loty powyżej 500 km mistrzem został Józef Książek. W kategorii M, czyli powyżej 700 km mistrzostwo otrzymał Jan Kucharski. W kategorii supermistrzostwo mistrzem został Dusza Ławniczek.
dzisiejszym serwisie informacyjnym to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Sklep Tata Meble zaprasza. Sieradz Warszawska 13. W ofercie meble renomowanych firm. U nas znajdziesz wszystko, by wyposażyć swój dom i mieszkanie. W ofercie meble do salonów, jadalni, sypialni i gabinetów. W salonie Tata Meble znajdziesz bogatą ofertę dodatków i akcesoriów, m.in. nowoczesne i stylowe lampy, wazony, misy, podkładki, dekoracje naścienne i wiele, wiele innych. Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebuje Twój dom. Tata Meble, Sieradz Warszawska. Warszawska 13. Zapraszamy. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szatku oferuje najwyższej jakości wyroby wędliniarskie, piekarskie i garmażeryjne. Tworzone z naturalnych produktów, bez konserwantów i ulepszaczy. Wyjątkowe, niepowtarzalne receptury sprawiają, że wyroby tradycyjnych staropolskich wędlin, wypieki wspaniałego pachnącego pieczywa i ciast w tradycyjnych piecach opalanych drewnem i węglem zaspokoją nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia. Gminna Spółdzielnia Szadek oferuje niesamowitą symfonię smaków, która jest efektem wyłącznie naturalnych przypraw i tradycyjnego procesu wytwarzania. Nasze wyroby znajdziesz w sklepach na terenie całego regionu. Gminna Spółdzielnia Szadek zaprasza. Zasmakuj się w naszych produktach. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, jesteśmy blisko Ciebie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewniamy obsługę finansową przedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym. Udzielamy kredytów, prowadzimy rachunki i lokaty terminowe. Wydajemy karty płatnicze. Posiadamy dostęp do usług za pośrednictwem internetu i telefonu. Pełna oferta na naszej stronie internetowej www.bssieradz.pl. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Wraz ze zbliżającą się zimą ulegają zmianie warunki pogodowe, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Dlatego do sezonu zimowego warto odpowiednio przygotować swoje pojazdy. Dzięki Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Sieradzu przygotowaliśmy dla Państwa materiał, w którym dowiedzą się Państwo, co należy zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w czasie jazdy samochodem zimą. Zapraszam do oglądania, zwłaszcza kierowców, a Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej dziękujemy za wsparcie. Jedną z najważniejszych, a zarazem chyba najbardziej popularnych kwestii jest wymiana opon na zimowe. W prezentowanym samochodzie mamy jeszcze w tej chwili opony letnie, natomiast obok prezentujemy oponę zimową. Jak Państwo widzą, różnica wizualna jest taka, że przede wszystkim jest inna rzeźba bieżnika, ale również skład mieszanki, czego nie widać. Taka właśnie konstrukcja opony zimowej zapewnia nam dobrą przyczepność w niskich temperaturach, a zarazem lepsze ruszanie, zatrzymywanie pojazdu w warunkach, gdzie jest ośnieżona nawierzchnia, choćby ruszanie z parkingu osiedlowego. W Polsce nie mamy obowiązku zmiany opon na zimowe, natomiast rosnąca świadomość społeczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i również trudniejszy dostęp do opon wielosezonowych powoduje, że jednak opony zmieniamy. Trzeba natomiast, drodzy Państwo, pamiętać o jednej rzeczy. Nie stosujmy opon zimowych z nadmiernie zużytym bieżnikiem, który według przepisów w Polsce jest 1,6 mm. Natomiast producenci opon zimowych zalecają, żeby zmieniać opony zimowe po zużyciu do minimum 4 mm. Tłumaczą to tym, że poniżej tej wartości opony nie zapewniają już tych parametrów, które jakby producent gwarantuje. Pamiętajmy, drodzy Państwo, jednak o tym, że nawet najlepsza opona zimowa nie zastąpi nam myślenia kierowcy. Dostosowujmy prędkość pojazdu do warunków panujących na drodze. Kolejną rzeczą, proszę Państwa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest sprawdzenie akumulatora. Jak wiemy, jest to źródło prądu w naszym pojeździe, bez którego nie uruchomilibyśmy pojazdu rano, czy w ogóle przed rozpoczęciem jazdy. Natomiast co tutaj jest ważne, akumulator zwykle regeneruje się sam podczas jazdy. Nie ma potrzeby stosować dodatkowych zabiegów, żeby utrzymać jego sprawność, ale jak wiemy, sprawność akumulatora spada wraz ze spadkiem temperatury. Dlatego ważne jest, żeby sprawna była instalacja elektryczna i alternator, który zapewnia nam regenerację akumulatora, jak również charakterystyka jazdy samochodem. Jeżeli jeździmy po mieście na krótkich odcinkach, używamy dużo wielu odbiorników prądu typu światła, ogrzewanie szyb, dmuchawa, wycieraczki, a jednocześnie czasami stoimy w korkach, akumulator nie jest w stanie sam się zregenerować i często wymaga ingerencji czy doładowania przez urządzenie zewnętrzne. Przy okazji ładowania akumulatora prostownikiem warto jest też zadbać czy sprawdzić zaciski akumulatora, czy są czyste, czy przepływ prądu między zaciskiem a akumulatorem jest właściwy. To też wpływa na żywotność akumulatora, jak również na jego sprawność, zwłaszcza w niskich temperaturach. Dbajmy, proszę Państwa, o nasz akumulator, a na pewno nas nie zawiedzie podczas porannych spadków temperatur zimą. Trzecią, równie ważną rzeczą jest sprawdzenie przed zimą płynu chłodniczego w naszym samochodzie. Jest to o tyle ważne, że płyn chłodniczy, jeżeli utraci swoje właściwości przeciwzamarzeniowe,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika, a to się wiąże z dużymi kosztami naprawy. W przypadku, kiedy tutaj pokazujemy badanie temperatury krzepnięcia płynu za pomocą urządzenia tak zwanego refraktometru, które pozwala nam określić temperaturę krzepnięcia, która jest najważniejszą cechą płynu chłodniczego. Natomiast w przypadku, kiedy zachodzi konieczność uzupełnienia płynu, bo jest go zbyt mało, bądź jego temperatura już się podniosła, możemy użyć koncentratu, który znacznie obniża temperaturę krzepnięcia, lub jeżeli już jest płyn zużyty, należy wymienić płyn w całym układzie chłodzenia na nowy. Przy czym trzeba pamiętać, przy wymianie płynu kierujmy się, proszę Państwa, zaleceniami producenta, ponieważ oprócz temperatury krzepnięcia płyn chłodniczy ma jeszcze wiele też istotnych właściwości, między innymi odporność na korozję, temperatura wrzenia, współpraca z elementami aluminiowymi silnika, więc kierujmy się tym, co nakazuje nam tutaj, czy zaleca producent, żeby uniknąć w przyszłości problemów z silnikiem. Przy tej okazji chciałbym też wspomnieć o płynie do spryskiwaczy. Tutaj możemy albo go zużyć do końca, albo dolać zimowego, jeżeli są jeszcze temperatury w miarę dodatnie. To też jest rzecz bardzo ważna, ponieważ zimowy płyn do spryskiwaczy z jednej strony zapewnia nam dobrą widoczność poprzez czyste szyby, ale również pozwala nam uniknąć mandatu podczas kontroli służb policyjnych, ponieważ no, służby te sprawdzają sprawność generalnie układu spryskiwacza. Jest to również w zakresie badania technicznego, diagności też sprawdzają. No, producenci pojazdów i nie tylko uznali, że jednak jest to rzecz może taka błaha, ale jednak bardzo ważna, która wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Czwartą bardzo ważną rzeczą jest sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego. I tutaj najważniejszą częścią tego oświetlenia są reflektory. Służą nam głównie do jazdy w nocy, chociaż w Polsce jest obowiązek jazdy na światłach przez całą dobę. Natomiast w ciągu dnia jest to głównie po to, żebyśmy my byli widoczni dobrze na drodze. W nocy oczywiście, żebyśmy my dobrze widzieli. Natomiast, co jest jeszcze ważne, proszę Państwa, światła też powinny być dobrze ustawione, ponieważ to zapewnia, że nie oślepiamy innych uczestników ruchu. Zwłaszcza w nocy jest to bardzo uciążliwe, również wtedy, kiedy wymieniając żarówkę stosujemy żarówki bez homologacji, niewłaściwe, które nie pozwalają dobrze ustawić świateł, ale jednocześnie ważne jest też, żeby reflektory były czyste. Przy światłach ksenonowych są spryskiwacze reflektorów specjalne, które mają właśnie zapewnić czystość reflektora. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie inne niż przednie, oczywiście tylne ważne, bo żebyśmy byli widoczni, ale również w najnowszych samochodach nawet niewłaściwa żarówka potrafią generować błąd w systemie elektroniki pojazdu i wyświetlać to na desce rozdzielczej. Także proszę Państwa, no, dbajmy o czystość naszych świateł, stosujmy żarówki z homologacją, a przez to dbajmy też o prawa i innych uczestników ruchu drogowego, nie oślepiając ich, jeździmy bezpiecznie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to chyba tyle. Chciałbym przy tej okazji jeszcze zwrócić uwagę na kilka rzeczy praktycznych, które mogą nam no, ułatwić życie czy obsługę samochodu zimą. Chciałbym tutaj przypomnieć, że warto jest się zaopatrzyć w skrobaczkę do szyb, w odmrażacz do zamków. Przy czym no, byłoby dobrze, żeby odmrażacz do zamków znajdował się poza pojazdem, na przykład w naszej kieszeni, a nie za szybą w schowku, gdzie mamy zamarznięty zamek i nie mamy dostępu do samochodu.
Warto jest też pamiętać o wysuszeniu czy wytarciu uszczelek drzwi po myciu samochodu, czy po dniach takich, gdzie jest wilgotność, dodatnia temperatura, gdyż rano no, zdarza się, że przymarzają do nadwozia i można, trudno jest otworzyć auto, ale też czasami można uszkodzić uszczelki. Jeszcze taką jako ciekawostkę powiem, że warto jest zimą również od czasu do czasu użyć klimatyzacji, jeżeli samochód jest wyposażony. No, może brzmi to tak może niewiarygodnie, ale zimą też trzeba co jakiś czas ze względów technicznych chociażby użyć klimatyzacji. Ona świetnie osusza nam szyby, jeżeli mamy bardzo wilgotne powietrze. No i jednocześnie uruchomienie na kilka minut klimatyzacji zapewni nam bezawaryjne działanie klimatyzacji latem, wtedy kiedy będziemy jej naprawdę potrzebowali. Dbajmy zatem, drodzy Państwo, o nasze samochody nie tylko przed okresem zimowym, nie tylko zimą, ale przez cały rok. Dbajmy o prawa innych uczestników ruchu drogowego. Jeździmy bezpiecznie, zwracajmy uwagę głównie na pieszych i rowerzystów, kiedy wcześniej zapada zmrok. No, nie wszyscy używają elementów odblaskowych, nie są widoczni na tyle, na ile byśmy chcieli, dlatego uważajmy, drodzy Państwo, dbajmy również o tych słabszych uczestników ruchu drogowego. Dziękując Państwu za uwagę, życzę bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy w okresie zimowym. Pozdrawiam. Oddaję krew, to bezpieczne. Przed pobraniem robione są badania lekarskie. Oddaję krew. Wiem, że wszystkie grupy krwi są potrzebne. Oddaję krew. Możesz to zrobić, nawet jeśli nie znasz swojej grupy krwi. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjmuje zapisy dzieci na 13. edycję akcji Mikołaj i sponsor dzieciom spółdzielców. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub opiekun dziecka w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Aleja Pokoju 11C, pokój numer 14, pierwsze piętro, codziennie w dni robocze w godzinach 8-15. Wejście jak do Spółdzielczego Domu Kultury w terminie do 25 listopada 2016 roku. W programie przewidziane są zabawa, konkursy, częstunek i paczki od Mikołaja. Udział w imprezie jest bezpłatny. W imprezie mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2007-2011, korzystające z zasiłku rodzinnego, których rodzice lub opiekunowie wspólnie zamieszkujący są członkami Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy zapisie należy okazać dokument tożsamości i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy. Przypominam, że wszystkie materiały mogą Państwo oglądać w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com. Znaleźć nas można również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program w środę po godzinie 18. Do zobaczenia.